Dzień dobry. Sierpnia i dzisiaj jest dosyć ciekawy dzień, ponieważ wyjeżdżam do mojego podwykonawcy, aby porobić zdjęcia swoich produktów do nowej strony internetowej. Ale teraz wybieram się do fryzjera, żeby też zdjęcia, które będą robione, dobrze na nich wypaść. Czy u Was przyjmuje doktor Jaruszewski? Dobrze, a Pani mi to potwierdzi? 26. Na 13 godzinę, żebym był u Was, tak? Właśnie umówiłem się na wizytę z doktorem Jaroszewskim, doktorem reprezentacji Polski w piłce nożnej, ponieważ moja noga nie do końca jest w dobrym stanie, odczuwam dyskomfort chodzenia i coś jest po prostu nie halo. Jeżdżę na regularnie na wstawienie, jeśli coś jest nie tak, jest dobrze, ale później coś się dzieje, że jednak czuję ten dyskomfort. To mnie bardzo niepokoi, dlatego stwierdziłem, że jeszcze pojadę na jedną konsultację z doktorem Jaroszewskim. Zobaczymy, co z tego będzie. Ale między innymi dlatego mój półmaraton we wrześniu, na który chciałem wystartować w Lubinie, stoi pod znakiem zapytania. Ciało to jest świątynia i trzeba o nią dbać. Oto Ania, najlepsza fotografka w Polsce, która robiła mi właśnie zdjęcia. Dam tutaj gdzieś wyżej linka do jej strony, która jest naprawdę bardzo fajna i przyjemna. Jak było, Aniu? Super. Dziękuję. Czas do domu. Było naprawdę bardzo miło i bardzo, bardzo profesjonalnie. Bardzo mi się to podobało. Czas na obiadek. Już jest godzina 15:10. W drodze do domu zjemy obiad. I później jeszcze parę spraw do załatwienia. Po obiedzie godzina dochodzi 16. Jestem w drodze do domu, muszę troszeczkę ogarnąć busem. 30 stopni. 30 stopni. Taki skwar. Często jak ja jadę jeszcze z trasy, robię jedną rzecz. To co robię co jakiś czas, jeżeli odczuwam zmęczenie, to po prostu robię sobie drzemkę w trakcie jazdy. Znaczy staję na poboczu i przesypiam troszeczkę. Nie lubię po prostu ryzykować, a kiedy czuję, że oczy już się zamykają, to po prostu odpoczywam. Tak jest bezpieczniej. Jeszcze na chwilę musiałem się zatrzymać w Kastoramie, bo muszę kupić dosłownie dwa kołki rozporowe. Ale jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem. Wystąpiłem w podcaście Radka Budnickiego Lepiej Teraz, do którego umieszczam tutaj link w ciekawe wywiady osób, które go słuchają. Między innymi jestem tam ja. Także gorąco zapraszam, ponieważ uważam, że ten podcast jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowy. Jeszcze raz, link. No ile kupić sobie haczyk oddzielnie plus kołek oddzielnie. Tak? Where? Kołki kupione, ale jeszcze wstępuję w jedno miejsce po drodze. Przyjechałem do Grzegorza, do mojego znajomego, który robi różne dziwne rzeczy
człowiekiem, stawia, masuje, rehabilituje i takie tam dziwne rzeczy. Ja to ze swoim nogą czy kręgosłupem ciężko powiedzieć, od czego to tak naprawdę się bierze, że ta jedna noga gorzej funkcjonuje. To zobaczymy zaraz. Nie ma go. Troszkę się spóźniłem, ale dobra, spróbuję w piątek się do niego dobić. 18.30, wróciłem do domu. To był bardzo ciekawy dzień. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, dziękuję za wszystkie subskrypcje. Do zobaczenia wkrótce.